chill till I die. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Wziąłem sobie strzałki usypiające, wybrałem jako dodatkową broń, żeby tych gości po prostu znokautować, tych strzelców, snajperów, kurde. No i śledzimy ich dalej, mniej więcej w tym momencie ostatnio sfailowałem. Więc mniej więcej w tym momencie właśnie sobie zaczynamy. Śpi, ziomek, śpi. Okej, teraz pytanie, jak ja mam się tam dostać do góry. Dobra. Okej. Ja jestem w stanie tam zaskoczyć do niego w ogóle. Dobra. Fuck, pod spodem jest. Alto! Siema. On jest tu pod spodem. Co on krąży? Krąży w jakiś sposób, dobra. Permaneced alerta. Para, te digo. Atrapad ese bastardo. Czemu w tego? Lo tengo en mi línea de tiro. Dobra. You're done, Torres. To nie on. Wiedziałem. This again, eh? Quieto ahí. Lo colgaremos esta noche. Jeszcze kolegów wziął, nie? You're too skilled for swordplay. Por los flancos. No man's immune to a pistol shot, I reckon. No dawaj. Skubany będzie mi pistoletem atakował. Muszę przeładować. How about a little gunplay? Dawaj, dawaj, jeszcze mam 6 kul. If you could speak, mate, it would gladden me to hear your side. You humbled me once, and I took that hard lesson, and I bettered myself. Die, knowing that for all of our conflict, you helped make a soldier out of a scoundrel. Leave this life for a lasting peace, down among the dead. Teraz musimy stąd uciec i stać się anonimowym. Standardzik.
de tiro. Esa rata está a tiro. Yo te tengo encañonado. Un blanco claro. ¿A dónde te crees que vas? Synchronizujmy sobie przy okazji, jak już tu jestem. Całe szczęście, że nie w drzewo. Obszar jest niedostępny, no serio? Chciałem być sprytny. Dobra, to dokąd w takim razie muszę się udać? W takim razie gdzie mam się udać, jeżeli tamten obszar jest niedostępny? Na kawkę? Siema. Co was tu tylu? Mam tu kolejnych dwóch. Piesku, może ty mi pomożesz coś ten uciec stąd? Cyk. No podrás despistarnos. Seguidlo, lo aguantará mucho. Listo para abrir fuego. Dawaj na górę, a nie będzie z nim walczył. Opuść ten obszar i stanie się anonimowy. Tak, tylko cały czas mnie ktoś wykrywa, nie? Cyk. Zobaczmy, czy teraz się zaliczy to. Po co podchodziłeś do tego siana? Czy któryś ma ochotę podchodzić do tego siana, żeby sprawdzić, czy mnie tam przypadkiem nie ma? No uciekniemy tędy na pewno. Nie wiem, czy upuść ten obszar, to mam po prostu z tego czerwonego, czy mogę na kawkę na przykład wejść? Aha. No to już wiem, dokąd muszę dotrzeć. No ale oznaczona kawka się na pewno przyda później. Problem jest taki... No ładnie, czemu on do wody wskoczył? Że ja tu właściwie jestem cały czas wykrywany. Więc dotarcie tam może być troszeczkę trudne. Tak jak na przykład tutaj widzicie, jest czterech strażników stoi. Coś już od razu mnie wykryli. Tam 97 metrów. Żebym nie spadł na dół, bo tam jest kurde dużo. Okej, jesteśmy. We got word Taurus left the city. Who were you chasing? That vial was labeled Taurus, but held the blood of his second. Where's he gone? Left port this morning, heading west along the coast. The observatory. Will we follow? Send word to Atabai. We've cornered our man.
Dobra. Użyć strażników i uniknij walki. No, prawie się udało. Gdybym tylko podczas skoku miał podświetlonego tego typa. A, sorry, miałem go podświetlonego. Dobra, zobaczmy, czy można się teleportować, bo przecież nie będziemy płynęli oczywiście. Tylko gdzie? Tu. Fuck. Czemu zawsze musi być taka przerąbana miejscówka? Ej, czy nie można się teleportować? Czy jak? Aha, bo to jest odkryte, ale nie ten. Odkryte, ale nie odkryte, tam. Nie chcę koło tych przepływać. No ale kurde, będę musiał pewnie znowu. To też jest odkryte. Dobra, przepłyńmy. Najwyżej nas zatopią. Mam nadzieję, że to już jest przedostatni odcinek, bo... O matku, gdzie ja jestem w ogóle teraz? Weźmy sobie to jeszcze, oznaczmy tylko. Będziemy musieli tam jakoś przepłynąć. Torres doesn't know I have it. So why bring it to him and risk its capture? I'd like him to know I have it, just before he dies. Dobra, tu lepiej powoli, ostrożnie. Mamy co prawda trzy tem. Trzy paski życia statku, ale i tak wolę oszczędzać, bo nie chcę się wpierdzielić, kurczę. W jakiś statek. Też przydałoby się zmniejszyć wykrycie w każdym razie. Nic nie zobaczymy w tej mgle. Ale nikt pewnie nas nie zobaczy, no mam nadzieję przynajmniej. Muszę uważać na ten... Zaraz tutaj jest gdzieś fort, nie? No tu jest dopiero ten fort, okej. Okay. Tak będę musiał koło niego przypłynąć. 2000... O, mewa. Pierwszy raz w tych, że chyba mewę widzę nad wodą, jak leci sobie. Tak będę musiał jakoś przypłynąć koło tego fortu, żeby przetrwać. Będę musiał brać i omijać te pieprzone moździerze. Bo nie chciało mi się tych fortów przejmować, no. Teraz mam. Ale wątpię, żeby wam się chciało oglądać jak przez pół, kurczę, grania w tą grę przejmuję forty, nie? Dobra, 1800 metrów jeszcze. Na razie nie widzę żadnego statku, który by mógł nam przeszkodzić w naszym podróży. Skręćmy sobie w prawo, bo załoga się nam na pewno przyda. Załoga nam się zawsze przyda. No i musimy tu chyba w lewo mocno odbić, tak mi się wydaje, jeśli się nie mylę. Tutaj w tą stronę muszę płynąć, nie? Ta, no i koło tego fortu oczywiście. Ciekawe, czy teraz znajdę metal w tym. X1, nie? To trzeba 200. Dobra, 600 metrów jest do tego fortu, może nie będą strzelali na razie. Tutaj to zawsze jest, kurna, te... Dobra. Od fortu się trochę oddaliłem. Więc może nie dosięgną nas ich strzały. Ominąłem też falę sztormową. W tym miejscu zawsze jest sztorm w ogóle. Zawsze jak tędy przepływałem, to zawsze leciały te fale sztormu. O, kolejna, widzicie? No ale tą, na tą akurat płyniemy równiutko dziobem, więc się nam nic nie powinno stać. Dokładnie. Nie możemy płynąć dalej. Cyk w prawo, żeby nie dostać. Patrzcie, jaki oni mają zasięg, nie? O-o. Aye, the Armada. That's Torres and his men. And you're going to do what exactly? Find our way past them.
Cwaniaczek. No, co właściwie proponuję? Znaleźć drogę przez nich i halo. No, dodajcie trochę. No, kurde. Dobra. Room. Dobra, tu mamy jakiś statek, który kurczę płynie idealnie w nas, więc może go rozwalimy. Albo i nie, liniowe 36 level. No i powiedzcie mi, jak ja mam teraz to płynąć. Trzeba jakoś ominąć, żeby tam wpłynąć. Aha, tam stoi kolejny liniowiec. Czyli po prostu mamy tam wbić na Hama, tak? No dobra, elo. Lecimy. Cannon ready! Fire! Fire! We can't take on our guns, Edward! Czy ich porąbało? Obszar niedostępny, zagrożenie desynchronizacją. Czyli że co, nie mogę zrobić misji, bo jest ona niedostępna? Nie kumam. Dopłynąłem tutaj. Ciekawe, gdzie mnie teraz wczyta. Okej, wracamy. Z tego co widzę, coś tu było chyba zbugowane. Nie kumam tego w ogóle, bo... Teraz jest tak, że ten jeden liniowiec odpłynął z jakimś innym. I mogę sobie tutaj spokojnie podpłynąć. To tak jakbym w ogóle... Nie wiem... Nie kumam tego, co tu się odwala. Mogę podpłynąć na luzie do naszego celu misji, bo ten liniowiec, który tu stał w tym miejscu, odpłynął właśnie. Nie kumam tego. Miałem zamiar wysiąść ze statku i podpłynąć w pław do tego miejsca. Ale w momencie, w którym chciałem puścić ster, zresztą jak widać mam ten... W momencie, w którym chciałem puścić ster, to brało i pokazywał mi się komunikat, że jest sztorm, chociaż nie było żadnych fal, ani huraganów, ani tornad. No dobra, do... Taurus? And what's your man done to earn a death sentence? He's a Templar, like Rogers and Hornigold. Men cooking up schemes to use the observatory for ill purposes. For power and control. The violence he caused with this thing would be subtle but heavy. Deadly, yet leaving no mark. Does that make sense? Like, if there was a drought and people was thirsty, and one man had a large cask of water but gave a sip to none, he'd be a killer with no blood in his hands. Aye, like that. Fair enough. Kill till I die.